28 stycznia, droga w dół. Znikczemnili w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. 1 rozdział 21-22. Bunt przeciwko Bogu i zaniedbanie się w uwielbieniu Boga ma wielki wpływ na nas. W Rzymian 1:21-32 apostoł pisze o skutkach grzechu, sprowadzeniu człowieka na drogę poniżenia. Po pierwsze, grzech zaciemnia umysł ludzi, czyniąc ich głupimi, choć uważają się za mądrych. Eugenie Peterson tak tłumaczy werset 22-23. Nie traktowali go jako Boga, nie oddając mu czci, wskutek czego spodlili się i pogrążyli się w głupocie i nieświadomości, tak iż ich życie straciło sens i kierunek. Udawali, że wszystko wiedzą, ale byli życiowymi analfabetami. Za pierwszy skutek grzechu Pawła uważa spłycenie myślenia ludzi, co powoduje, że stają się głupi. Apostoł dobrze znał filozoficzne skrzywienie starożytnego świata opartego na spekulacjach związanych z celem życia. Filozofia ludzka niewiele się zmieniła od 2000 lat, od czasu, gdy apostoł pisał list do Rzymian. David Hume w końcu XVIII wieku stwierdził, że da się udowodnić, iż nie istnieje w naszym świecie przyczyna i skutek. Ale kiedy ukończył studia, skupił się na codziennym życiu, miał trudności w praktykowaniu odkrytej filozofii. Wiek później Friedrich Nietzsche doszedł do wniosku przed swym samobójstwem, że życie nie ma sensu. Wcześniej widział sens w powstaniu, to znaczy nad człowieka, który miał zaprowadzić porządek przez gniecenie słabszych od siebie. Dla usprawiedliwienia swoich czynów tę filozofię przyjął Adolf Hitler. XX wiek charakteryzowało wielu filozofii. Na przykład Williama Jamesa fundamentalną zasadą było to, że prawda jest tym, co działa. Jean-Paul Sartre głosił, że inni ludzie są piekłem. Uważał, że nie ma ludzkiej natury, bo nie ma Boga, który by mógł ją stworzyć. Człowiek nie jest tylko takim, jakim sam siebie stworzył. Kiedy świat porzucił myśl o jedynym prawdziwym Bogu, przyjął wiele filozoficznych spekulacji, które zaprowadziły go w ślepą uliczkę. Takim jest skutek racjonalnego odejścia ludzkości od Boga. Ludzie wierzący powinni codziennie wielbić Boga, nie tylko dlatego, że istnieje, ale też dlatego, że objawiając nam siebie, nadał sens naszemu życiu. Amen.